Sędzią główny pan Zbigniew Kaczkowski. Korzystając z okazji, chciałem powitać wszystkich kibiców, wiernych piłce ręcznej, a w szczególności pana Pawła Szynkaruka, dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej, pana Krzyka, dyrektora klubu EKS Karp Elbląg. Za chwileczkę. Thank you.
Thank you.
Thank you.
11 do 7. Powermatyka Szczecin. Ładne. Ósmą bramkę. Bramka to była Waleria Goria. Upomnienie na domu wózki od Lomka. Prowadzący numer 14. Edyty Szymański. Rzut karny. 7 metrów. Ustawiła się Lucyna Wielowska. I zamykiła się karny na bramkę. 12 do 8. Thank you.
Oh!
Pozostało 19 sekund.
korzystając z chwili przerwy, przed chwileczką na salę wszedł i chciałbym go serdecznie powitać. Trener kadry narodowej Zenolek Piłkoleczna, pan Piłko Rasmussen. Serdecznie. Zoja Szywiecka. Po raz kolejny udana tendencja. Thank you.
skrzydła bramkę zdobyła Katarzyna Koryczaniec. 24-19.
zdobywamy. Sędziom za bardzo